rowerkowo-spinningowo po raz kolejny. Tym razem jeziorko oddalone jakieś 6 km od mojej miejscowości. Niewielkie. Takie 6 km i 6 hektarów, tak można by było powiedzieć, żeby podać większą, lepszą informację. Znowu celem są Okonki, przy czym to jest jeszcze zima. Tutaj spodziewać się raczej niczego dobrego nie powinniśmy. Raczej mogę się spodziewać tego, że nic nie złowię. I błąd taktyczny. Nie wziąłem sobie okularów przeciwsłonecznych. Będzie mi tu dawać słońce przez cały dzień. Jakoś się tam przyzwyczaję pomału. Ja tak często przyjeżdżam tutaj na to jezioro. Często na początku sezonu. Potem je zostawiam. Potem do niego nie wracam, bo jezioro ma bardzo mało dostępów do wody. Jest zaniedbane przez PZW i przez okolicznych mieszkańców również. Tak jakby zapomniane. Bardzo trudno jest tutaj rozłożyć wędki, bardzo trudno dojść do brzegu. Ale to może też powodować, że w tym łowisku będzie coraz więcej ryb. Bo tak to się składa, że tam, gdzie jest trudniejszy dojazd, tam ryb coraz więcej. A tu jest utrudnione praktycznie wszystko. Może dojazd nie jest najgorszy, ale samo dojście do wody poza kilkoma miejscami, takimi jak to, na którym teraz siedzę, nad rozlatującą się kładką, poza kilkoma miejscami praktycznie do tego jeziora dojść się nie da. Dzisiaj Okonki, a więc same małe przynęty. Kurczę, to słońce tak razi, że ja nic nie widzę. Się zastanawiam, czy w poszukiwaniu Okoni poleć, ucieka cały. Nie trzeba będzie się wybrać nieco dalej nad jakieś inne jeziora. A chciałbym w tym roku właśnie na wiosnę, a to nie jest jeszcze wiosna, to jest jeszcze zima, ale na wiosnę chciałbym trochę tych pięknych rybek połowić. Bo tak, ani szczupaka teraz podejść nie można, bo jest okres ochronny, ani sandacza, ani suma. No ewentualnie można by było już próbować za karpiem. Ale szczerze mówiąc, mi się nie chce jeszcze włożyć tych klamotów. No już zobaczymy, w kwietniu może się wybiorę już na karpie też. No i zaczynamy pierwsze rzuty. Kurde z tym słońcem, ale się załatwiłem. Zapomniałem polarków. No ale zobaczmy, może się coś uda. To jezioro, jak już wspomniałem na początku, zawsze odwiedzam jako pierwsze. A to z takiego powodu, z takiego sentymentu, bo tutaj wszystko się zaczęło. Prawie w tym miejscu, gdzie teraz jestem, na tej kładce, kiedyś troszkę dalej w tą stronę była taka inna, duża kładka, dużo większa niż ta. I to po raz pierwszy miałem w swoim życiu w ręku wędkę. Po raz pierwszy złowiłem jakąś rybę. Nie pamiętam, czy to była płotka, czy to była jakaś uklejka. Na spławik z gęsiego pióra. Bambusówka, którą pamiętam. Łowiłem przez wiele, wiele lat. I tutaj się wszystko zaczęło. No i tutaj zazwyczaj zaczynam swój sezon.
nie da rady patrzeć w to słońce. Oślepia mnie normalnie. Będzie pewnie tak jak na pozostałych wodach, których próbuję złowić okonki, że w ogóle się z nimi nie spotkam. One chyba teraz zajmują się zupełnie inną rzeczą niż żerowanie. Ciepło się zrobiło. Być może już przystąpiły do tarła, chociaż no niby okres na nie już praktycznie. Przy tych temperaturach to... to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego tarła przystąpiły. Chociaż to nie one jako pierwsze przecież. O. Pierwsze szczupaki. Mamy jeszcze zimę. Zobaczcie w takich krótkich ujęciach, co ja zastałem tutaj przyjeżdżając nad tą wodę teraz zimą. Wszystko jeszcze takie przykurczone, takie widać, że wymęczone zimą. Wszystko praktycznie jest szare, niekolorowe, martwe. A już za kilka tygodni zacznie się zielenić, zacznie być zupełnie inaczej. Zacznie być ciekawiej. Tu gdzieniegdzie tylko czasami można znaleźć już pierwsze oznaki wiosny. Jakieś przebiśniegi, ale jeszcze nic poza nimi. Tak jakoś usiadłem, że tam gdzie mam wędkę, tam idealnie po tapli wody odbija się słońce. Muszę się przesiąść trochę inaczej, bo to nie da rady wytrzymać przez dłuższy czas takiego słońca. Spróbujemy na obrotóweczkę, no może nie tą. Gdzieś tam ta druga. Gdzie się wcięło. Jest tam. Na razie kilka rzutów i bez żadnych efektów, bez żadnego kontaktu z rybą. W ogóle tutaj nie widać, ciągle nie widać żadnych oznak żerowania na wodach. Być może ja się wybieram troszkę za szybko na to wszystko. Być może trzeba było jeszcze trochę poczekać, albo pojeździć ewentualnie z jakimś spławiczkiem, ale na to chyba też przyjdzie czas. Zresztą taki spławikowiec ze mnie jak. A już myślałem, że coś mam. Ok.
całkiem dłuższy odcinek, co by się zdarzyło. Tam dalej jest taki pomost. Dosyć daleko wchodzący w wodę. I można w nim, na nim będzie z niego. Można z niego będzie rzucać nieco w stronę zachodnią, czyli nie w tą stronę, w którą męczy mnie tutaj słońce. Zaraz się tam przeniosę, bo tu nie dam rady wytrzymać. To jest niemożliwe. No, to teraz będzie można trochę porzucać, bo już mnie nie będzie raziło słońce. A to jak przyjechałem, to na powierzchni wody coś się działo, także może będzie jakaś akcja ze strony ryb. Na razie popróbuję obrotówką, a później zobaczymy. Nic. Na razie lipa. Tylko cisza. Ten zimowy krajobraz. A tak jeszcze wracając do tego sentymentu, jaki mam do tego jeziorka, to tak prawdę mówiąc, tutaj się naprawdę wszystko zaczęło. No nie dość, że była tutaj, był pierwszy kontakt z rybą, pierwszy kontakt z wędką w ogóle, to na dodatek był pierwszy kontakt z dużą rybą. Właśnie po tym jeziorku kiedyś na początku tego tysiąclecia, tak można by było powiedzieć. No w końcu gdzieś rzuciłem głębiej. Mieliśmy taką przygodę z ogromnym sumem. To był naprawdę potężny zwierz. On nas tutaj ciągał po tym jeziorze na łódce. Trochę było strachu, ale przede wszystkim były też fajne przeżycia. Suma nie wyciągnęliśmy. Ja o nim już opowiadałem kiedyś na swoim kanale, ale od tamtej pory wiosna idzie. Od tamtej pory zacząłem się nastawiać na większe ryby. Na karpie,
No i próbowałem też złowić suma przez wiele, wiele lat. I tu w naszych, tych swoich jeziorach i na Odrze, już w końcu w tamtym roku, ta sztuka zupełnym przypadkiem się udała. Ale to, tak jak mówię, wszystko zaczęło się tu, na tym jeziorze. I dlatego do niego wracam. Ostatni rzut na obrotówkę. Potem zmieniam na inną przynętę. Tak aż korci, żeby zmienić zestaw i założyć jakąś większą przynętę i sprawdzić gotowość żerową szczupaków. Ale damy im spokój, bo one zaraz przystąpią do tarła. Niech się powycierają. Nie będziemy ich męczyć. Jeszcze się zdążymy z nimi w tym roku wiele razy spotkać. Więc nie będziemy ich tutaj specjalnie niepokoić. Niech dokończą tarło. Niech się rozmnożą. Niech ich będzie jak najwięcej, bo czym więcej szczupaków, tym więcej innych ryb. A przede wszystkim inne ryby większe. Bo szczupak przecież, jak wszyscy dobrze wiemy, selekcjonuje te najsłabsze osobniki. Przeżywają tylko te, które są najlepiej przystosowane do panujących w wodzie warunków. Twisterek i będzie. Jak jeżdżę rowerem, to często oglądam widoki, których nie można zobaczyć jeżdżąc samochodem. Bo podjeżdżając samochodem gdzieś tam nad łowisko, czy w pobliżu lasu, praktycznie płoszymy wszystko. A tu rowerek jest cichutki, zwierzyna go nie słyszy i dopiero potem zaczyna reagować, ale dzięki temu możemy sobie pooglądać chociażby sarny. A jak przepuszczymy wszystką zwierzynę, to możemy popatrzeć w niebo i pooglądać nieco inne stworzenia, takie ludzkie.
To nie ryba, ale coś jest. Chociaż? Nie. Nie, to nie ryba. Był taki moment, że tak jakby coś stuknęło, coś puknęło. Myślałem, że to już spadło. Roślina jakaś. Kiedy będzie pierwsze uderzenie? Kiedy pojawi się pierwszy zwierz? Tutaj dostęp do tego jeziora jest, jak już wspomniałem, utrudniony. Ja mam dzisiaj ochotę przejść się na taki drugi koniec tego jeziora, tam troszkę dalej. Tu jest rów. On raczej nie jest do przejścia na wiosnę. Zazwyczaj jest taki zabagniony, nie da rady przeprowadzić roweru. Będę musiał chyba wrócić się do wioski i objechać wszystko w koło. Tam pływa taka rzeczka w wodę i tam też warto będzie popróbować szczęścia i zobaczyć, czy nie uda się czegoś złowić. Dlatego jak tu jeszcze troszkę oczywiście posiedzę, porzucam, a potem spróbuję się przedostać tam. Może uda się przedostać tędy właśnie, może ten rów, bo jest dosyć sucho. Może ten rów nie jest aż tak mokry. Mam w razie czego gumowce w plecaku, to może sobie po prostu je ubiorę i spróbuję się przedrzeć przez to. A jak nie, no to wracamy do wioski, okrążamy wszystko i podjeżdżamy do jeziora z zupełnie innej części. Tam jest nieco płycej. Tutaj niestety brań żadnych na razie nie mam. Nie no, tego to nie przejdę. Muszę okrążyć wszystko dookoła, żeby się dostać właśnie na tamtą część jeziora. No w takim razie jedziemy. No już jestem z drugiej strony. Tak jak mówiłem, taka, gdzie ona tu jest, taka mała rzeczka tutaj płynie do tego jeziora, a ja się już pomału szykuję do rzutów. Na wędce mam twisterek i jazda.
to już jest ostatnie stanowisko, jakie jest możliwe, żeby dojść do wody. Tutaj jeszcze trochę porzucam. Jeszcze popróbuję poszukać okoni. Następnym razem zapraszam Was na kolejną wyprawę rowerkową, rowerkowo-spinningową na zupełnie inne jezioro. Tam będzie zupełnie inaczej. Nie będzie tyle kaszczów. Będzie normalny dostęp do wody. Więcej możliwości operowania wędką. Spróbujemy połowić też okonie z plaży. Ale jeszcze powalczymy tutaj.